Tłuszcze zwierzęce i roślinne to nie tylko produkty o znaczeniu odżywczym, ale to również produkty, które nadają smak potrawom i mają pewne właściwości technologiczne. Mam tu na myśli oczywiście wykorzystanie ich do smażenia. Z uwagi jednak na to, że różnią się one między sobą budową chemiczną, to tylko niektóre z nich są w miarę stabilne w wysokiej temperaturze i nadają się do smażenia potraw. Z tego też względu przygotowałem dla Państwa subiektywny, ale oparty na aktualnym stanie wiedzy ranking tłuszczów do smażenia, czyli wyjaśniam, które tłuszcze możemy wykorzystać w tym celu, a po które lepiej w ogóle nie sięgać. Zanim jednak przedstawię Państwu klasyfikację tłuszczów według ich przydatności do smażenia, to najpierw krótko omówię najważniejsze kryteria takiego rankingu. Pierwszym z kryteriów jest tak zwany punkt dymienia. Mówiąc w dużym proszczeniu, jest to temperatura, przy której dochodzi do rozkładu tłuszczu na glicerol i wolne kwasy tłuszczowe. Jest to dość ważne, bo wspomniany glicerol w toku dalszych przemian chemicznych ulega przekształceniu do akroleiny, czyli substancji szkodliwej dla naszego organizmu. Jako ciekawostkę tylko powiem, że akroleina znajduje się m.in. w dymie papierosowym i w zanieczyszczonym powietrzu. I to, co należy wiedzieć, to to, że każdy rodzaj tłuszczu ma nieco inny punkt dymienia. Stosunkowo do niedawna uważano i w sumie niektóre osoby wciąż są przekonane, że to właśnie punkt dymienia jest najważniejszym parametrem wskazującym na przydatność danego tłuszczu do smażenia. I właściwie nie byłoby w tym nic dziwnego, skoro w podwyższonej temperaturze tłuszcze rozpadają się do substancji szkodliwych. W rzeczywistości jednak punkt dymienia nie jest najlepszym wyznacznikiem tego, czy dany tłuszcz nadaje się do smażenia, czy też nie. Wynika to m.in. z tego, że podczas smażenia w warunkach domowych osiągamy zwykle temperaturę rzędu 160-170 stopni Celsjusza. I tak naprawdę większość tłuszczów spełnia to kryterium. Wyjątkiem jest tu zwykłe masło, którego punkt dymienia wynosi zaledwie 150 stopni. Dla porównania punkt dymienia masła klorowanego to 250 stopni, oliwy 220 stopni, oleju z awokado 250 stopni, smalcu 190 stopni, oleju z pestek winogron 215 stopni, a oleju słonecznikowego 225 stopni. Według tych danych oznaczałoby to, że na przykład do smażenia nadają się dwa ostatnie oleje, czyli olej z pestek winogron i olej słonecznikowy. W praktyce jednak są to jedne z najgorszych tłuszczów jak chodzi o przydatność do smażenia, o czym jeszcze dziś powiem. Jako ciekawostkę też wspomnę, że w momencie, gdy podczas smażenia dojdzie do przekroczenia punktu dymienia, wówczas objawia się to pojawieniem niebieskawego dymu nad patelnią. W takiej sytuacji wystarczy nieco przykręcić ogień, zmniejszając temperaturę smażenia. Drugim, w mojej ocenie bardziej istotnym choć nie najważniejszym kryterium doboru tłuszczu do smażenia jest rafinacja olejów. Zapewne wielu z Państwa dobrze wie, że w sprzedaży znajdziemy oleje nierafinowane, czyli nieoczyszczone, które odznaczają się wysoką zawartością związków prozdrowotnych, jak również oleje rafinowane, czyli oczyszczone, które tych dobroczynnych składników zawierają mniej. I jeśli chcemy spożywać olej na zimno, np. jako dodatek do sera twarogowego lub sałatki, to zdecydowanie wybieramy zawsze olej nierafinowany, czyli ten nieprzetworzony. Zgoła inaczej jest w przypadku, gdy chcemy smażyć. Należy bowiem wiedzieć, że olej nierafinowany zawiera jednocześnie większe ilości związków, które sprawiają, że jest on mniej stabilny i szybciej ulega rozkładowi w podwyższonej temperaturze. Z kolei oleje rafinowane są oczyszczane właśnie m.in. z tych związków przyspieszających w psucie się tłuszczu czyli są one po prostu bardziej odporne na działanie wysokiej temperatury. Z tego też względu do smażenia wybieramy oleje rafinowane, choć wyjątkiem jest tu oliwa, o czym powiem w dalszej części materiału. Przejdźmy teraz do kolejnego punktu. A mianowicie, najważniejszym wyznacznikiem tego, czy dany tłuszcz nadaje się do smażenia jest jego skład kwasów tłuszczowych. Należy bowiem widzieć, że wszystkie tłuszcze, z jakimi mamy do czynienia, są zbudowane właśnie z kwasów tłuszczowych, czyli takich pojedynczych cegiełek, które w uproszczeniu możemy sobie pogrupować na nasycone, jednonienascone i wielonienascone kwasy tłuszczowe. To, co należy zapamiętać, to to, że im więcej wielonienasconych kwasów tłuszczowych, tym dany tłuszcz jest bardziej podatny na szkodliwe utlenianie, w wyniku którego powstają toksyczne związki, które m.in. sprzyjają rozwojowi miażdżycy. Najbardziej zaś odporne na utlenianie są nasycone kwasy tłuszczowe. Z tego też względu poniekąd te tłuszcze, które zawierają największej ilości nasyconych kwasów tłuszczowych, będą najlepszym rozwiązaniem, gdyby rozpatrywać wyłącznie ich przydatność do smażenia, to tak właśnie by było. Jednak nasza dieta obfituje w nasycone kwasy tłuszczowe, co nie jest dobre dla naszego zdrowia. Co prawda w jednym ze swoich filmów udowodniłem, że tłuszcze nasycone wcale nie są takie niebezpieczne dla serca jak dotychczas wiele organizacji zdrowotnych uważało, to jednak ich duże ilości nie są dla nas obojętne i nie mam tu na myśli wyłącznie chorób układu krążenia. Chodzi głównie o sytuację, kiedy przy dużym udziale tłuszczów nasyconych mamy w diecie mały udział jedno- i wielonienasconych kwasów tłuszczowych. Pewnym zaś kompromisem są tłuszcze, które obfitują w jedno nienasycone kwasy tłuszczowe są one mniej stabilne od nasyconych kwasów tłuszczowych, ale jednocześnie bardziej trwałe w porównaniu do wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. I co ważne, w porównaniu do tłuszczów nasyconych mają one o wiele korzystniejszy wpływ na zdrowie. Dlatego w mojej ocenie dobrze jest decydować się na te tłuszcze, w których przeważają jednonienascone kwasy tłuszczowe lub te, które zawierają mniej więcej porówno nasyconych i jednonienasconych kwasów tłuszczowych, a jednocześnie są ubogie w kwasy wielonienasycone. Kolejnym, ale mniej znaczącym kryterium, które również można wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego tłuszczu do smażenia, jest też obecność w nim związków przeciwutleniających. Są to naturalne substancje, które chronią tłuszcz przed niekorzystnym utlenianiem, o którym przed chwilą wspominałem. Czyli im wyższa zawartość przeciwutleniaczy w danym tłuszczu, tym lepiej. Mam tu na myśli związki takie jak np. polifenole i tokoferole, które wchodzą w skład witaminy E. Piątym zaś kryterium jest to, aby taki tłuszcz zawierał jednocześnie stosunkowo mało cholesterolu. Nie chodzi jednak o to, że cholesterol sam w sobie jest szkodliwy, bo jak zresztą wspominałem w wielu swoich filmach, jest to cenna cząsteczka dla naszego organizmu i wcale nie jest tak niebezpieczna, jak o niej się mówi. Niestety podczas smażenia, cholesterol obecny w tłuszczu łatwo ulega utlenianiu, czyli przekształca się do utlenionej formy o nazwie oksycholesterol, która jest szkodliwa dla naszego zdrowia. Jak pokazuje literatura fachowa, cholesterol zaczyna utleniać się już w temperaturze 150 stopni Celsjusza, czyli są to warunki temperaturowe, które osiągamy podczas smażenia w domu. Na podstawie omówionych przeze mnie pięciu kryteriów sklasyfikowałem najczęściej stosowane tłuszcze od tych najbardziej odpowiednich do smażenia, aż do tych, na których nigdy nie powinniśmy smażyć. Na pierwszym miejscu w rankingu zamieściłem oliwę. Uważam, że ten rodzaj tłuszczu najbardziej nadaje się do smażenia. I tu od razu dopowiem, że mam na myśli oliwę extra virgin, czyli olej z oliwek nierafinowany. Wcześniej powiedziałem, że do smażenia powinniśmy wybierać oleje rafinowane, ale dodałem, że oliwa jest tu wyjątkiem. Wynika to z tego, że olej ten zawiera bardzo wysokie ilości przeciwutleniaczy w postaci polifenoli, o których wspominałem podczas omawiania czwartego kryterium i które to chronią tłuszcz przed szkodliwym utlenianiem. Czyli polifenole zwiększają stabilność oliwy. Mowa tu o związkach takich jak oleuropeina i oleaceina. Poza tym w oliwie znajdują się też pewne ilości tokoferoli, czyli witaminy E, która również jest silnym przeciwutleniaczem. Oliwa extra virgin ma też stosunkowo wysoki punkt dymienia, który wynosi 200 stopni Celsjusza i co najważniejsze dominują w niej jednonienascone kwasy tłuszczowe, których zawartość wynosi około 73%, co czyni ją naprawdę dobrym wyborem, jeśli chodzi o potrzebę smażenia. Jednocześnie zawiera ona niewielkie ilości wielonienasconych kwasów tłuszczowych, na których w tym przypadku nie powinno nam zależeć. Jest ich tylko około 10%. No i z uwagi na fakt, że oliwa to tłuszcz pochodzenia roślinnego, to nie zawiera ona cholesterolu, który jest podatny na niekorzystne modyfikacje zachodzące podczas smażenia. Myślę też, że pewnym atutem jest również to, że oliwa extra Virgin jest tłuszczem uniwersalnym. Czyli warto stosować ją na zimno jako dodatek do gotowych potraw, a dodatkowo można na niej smażyć. W efekcie wystarczy zaopatrzyć się w jeden rodzaj tłuszczu. Nie potrzebujemy np. jednego tłuszczu do smażenia i osobnego do stosowania na zimno. Przy czym na oliwie nie powinniśmy sparzyć zbyt długo. A jeśli chcieliby Państwo się dowiedzieć, jak wybrać dobrą oliwę, to przypomnę, że nagrałem na ten temat odcinek i odsyłacz do niego powinien ukazać się teraz w prawym górnym rogu. Drugie miejsce w klasyfikacji tłuszczów do smażenia zajął olej z awokado. Ten rodzaj tłuszczu cechuje się jeszcze wyższym punktem dymienia niż oliwa, bo wynosi on aż 250 stopni Celsjusza. Choć, tak jak już powiedziałem, nie jest to najważniejszy parametr. W przypadku oleju z awokado sięgamy po formę rafinowaną, czyli oczyszczoną ze składników przyspieszających niekorzystne zmiany zachodzące pod wpływem smażenia. Jest to jednocześnie pewien minus. Ponieważ oleje rafinowane same w sobie są mniej wartościowe. Natomiast wartość odżywcza w przypadku smażenia jest dość marginalna, bo wybierając tłuszcz do smażenia kierujemy się głównie jego stabilnością. Plusem jest natomiast to, że olej z awokado posiada dobry profil kwasów tłuszczowych co oliwa. Mam tu na myśli to, że jedno nienascone kwasy tłuszczowe stanowią 63% zawartości tłuszczu, zaś wielonienascone tylko 10%. Pozostałe 17% przypada na kwasy tłuszczowe nasycone, czyli olej z awokado spełnia najważniejsze kryterium przydatności tłuszczów do smażenia. Przy okazji też powiem, że pewną dodatkową zaletą oleju z awokado jest to, że posiada on neutralny smak, co sprawia, że można zastosować go do wielu potraw, w którym nie zmieni on smaku stąd jeśli ktoś z Państwa nie przepada za charakterystycznym smakiem oliwy, to można wówczas sięgnąć właśnie po olej z awokado. Przy czym podobnie jak w przypadku oliwy, nie zalecam długotrwałego smażenia na tym oleju. Spodziewam się, że dla niektórych osób zaskakujące może być to, że ostatnie miejsce na podium zajął olej słonecznikowy. Ale tu bardzo ważna informacja. Otóż zwykły olej słonecznikowy w żadnym razie nie nadaje się do smażenia, a smażenie na nim to zbrodnia na naszym zdrowiu. Pomimo że cechuje się on bardzo wysokim punktem dymienia, który wynosi około 225 stopni Celsjusza, to jednocześnie obfituje on w wielonienascone kwasy tłuszczowe, których jest niemal aż 70%. To sprawia, że bezwzględnie nie należy na nim smażyć. Ciekawostką jest natomiast to, że w sprzedaży możemy spotkać rafinowany olej słonecznikowy wysoko olejnowy. Jest to olej otrzymywany ze specjalnych odmian słonecznika, które cechują się wysoką zawartością kwasu olejnowego, który jest zaliczany do jednonienasconych kwasów tłuszczowych. Taki rodzaj oleju słonecznikowego zawiera niemal 80% jednonienasconych kwasów tłuszczowych, a to sprawia, że jest dobrym środkiem do smażenia. Na czwartym miejscu zamieściłem olej rzepakowy rafinowany. Osobiście nie jestem zwolennikiem tego oleju, a szczególnie postaci w jakiej jest on sprzedawany, czyli zwykle w przezroczystych butelkach, które nie chronią go przed działaniem światła, co negatywnie wpływa na jego walory odżywcze. To, o czym muszę wspomnieć, to to, że nie zawiera on pestycydów, w tym kontrowersyjnego glifosatu. A to z uwagi na fakt, że glifosat jest związkiem rozpuszczalnym w wodzie, a nie w tłuszczach. W związku z tym podczas produkcji nie przechodzi on do oleju czyli pod względem obecności tego pestycydu nie jest on zagrożeniem. Glifosat pozostaje w słomie i w mniejszych ilościach w wytłokach. Olej rzepakowy posądza się również o to, że zawiera kwas erukowy. Kwas erukowy w wysokich stężeniach może być przyczyną chorób serca, w tym lipidozy mięśnia sercowego. I prawdą jest, że olej ze starych odmian rzepaku miał dużo wspomnianego składnika, bo około 40%. Obecnie jednak uprawia się tylko wyselekcjonowane niskoerukowe odmiany rzepaku. W efekcie olej rzepakowy zawiera śladowe ilości tego składnika, nieistotne dla zdrowia. Ale łatka źródła szkodliwego kwasu erukowego została mu przypisana na dobre. Kwas erukowy, w podobnych ilościach co w dzisiejszym rzepaku, występuje w innych olejach, w tym w oleju z ogórecznika, który jest uznawany za bardzo zdrowy, co oczywiście jest prawdą. Ale to jeszcze nic, bo kwas erukowy znajduje się też w ziarnach gorczycy. A osobiście nie znam nikogo, kto wykluczałby gorczycę, w tym musztardę, z diety ze względu na obecność w niej nieznaczącej ilości kwasu erukowego. Tylko bowiem małe dzieci nie powinny spożywać źródeł kwasu erukowego, bowiem mają małą masę ciała i są bardziej narażone na działanie różnych potencjalnie szkodliwych substancji. Dotyczy to każdego składnika, który w wysokich ilościach może być niebezpieczny. Skupiając się jednak na przydatności do smażenia, to olej rzepakowy odznacza się stosunkowo dobrym profilem kwasów tłuszczowych, ponieważ dominują w nim jednonienascone kwasy tłuszczowe, które stanowią około 65%. Jednak w porównaniu do wspomnianej oliwy i oleju z awokado, zawiera on większe ilości wielonienasconych kwasów tłuszczowych, bo około 30%. To sprawia, że do smażenia jest nieco gorszym wyborem. Na plus jest to, że zawiera on więcej różnych frakcji tokoferoli, czyli witaminy E, która jest przeciwutleniaczem i zwiększa stabilność oksydacyjną oleju. Z drugiej strony cechuje się mniejszą zawartością polifenoli niż wspomniana oliwa, stąd przypadło mu właśnie czwarte miejsce. Od razu też dodam, że gdybym miał rozpatrywać olej rzepakowy w kontekście stosowania go nie do smażenia, a jako dodatek do gotowych potraw, czyli na zimno, to w takim rankingu znalazłby się on o wiele niżej. Kolejne miejsce w rankingu przypadło olejowi kokosowemu. Jego punkt dymienia wynosi tyle samo co oliwy, czyli 200 stopni Celsjusza. Szczególnie ważna jest jednak informacja taka, że olej kokosowy w aż 93% składa się z nasyconych kwasów tłuszczowych, czyli tych najbardziej stabilnych. Te dwa aspekty sprawiają, że jest on wysoce odporny na działanie podwyższonej temperatury, która towarzyszy smażeniu. Z tego też względu można zastosować go do długotrwałego i głębokiego smażenia. I jest to w sumie jeden z nielicznych tłuszczów, którego z powodzeniem można wykorzystywać do takiego smażenia. Gdyby to był ranking w cudzysłowie niezniszczalnych olejów, czyli właśnie nadający się do długotrwałego i głębokiego smażenia, to olej kokosowy dostałby pierwsze miejsce. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że jest on idealnym rozwiązaniem. Jednak tu przypominam, że zawiera on bardzo wysokie ilości nasyconych kwasów tłuszczowych, których mamy aż nadto w swoim codziennym jadłospisie. Dlatego też pomimo tego, że uważam, że pod względem stabilności nadaje się on do smażenia jak mało który inny rodzaj tłuszczu, to w ogólnym rozrachunku stawiam go nieco niżej niż wcześniej wymienione oleje. Szóste, a zarazem wciąż akceptowalne miejsce, jeśli chodzi o przydatność do smażenia zajmuje smalec z gęsi. Temperatura dymienia dla tego tłuszczu wynosi około 200 stopni Celsjusza, czyli w zupełności wystarczająco. O jego przydatności do smażenia świadczy jednak przede wszystkim odpowiedni profil kwasów tłuszczowych. W smalcu z gęsi mamy około 32% nasyconych kwasów tłuszczowych i 57% kwasów tłuszczowych jednonienasconych. Z kolei wielonienasconych kwasów tłuszczowych jest dość mało, po około 11%. To sprawia, że jest on stosunkowo dobrze odporny na szkodliwe utlenianie. Smalec z gęsi umiejscowiłem niżej niż oliwę, olej z awokado czy olej kokosowy z uwagi na to, że zawiera on cholesterol. Co prawda nie ma go aż tak dużo, bo dwukrotnie mniej niż zawiera zwykłe masło, czyli około 100 mg na 100 g. To mimo wszystko jest on obecny i podczas smażenia ulega niekorzystnej modyfikacji do formy utlenionej, czyli oksy cholesterolu. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.doktorbartek.pl Kośnik Dziennik. Akceptowalnym tłuszczem do smażenia, choć zajmującym niższą lokatę, jest masło klarowane. Osobom zainteresowanym powiem, że powstaje ono na skutek powolnego podgrzewania zwykłego masła, co skutkuje usunięciem z niego wody. To sprawia, że w porównaniu do zwykłego masła jest ono o wiele bardziej odporne na rozkład, ponieważ jego punkt dymienia wynosi aż 250 stopni Celsjusza. Masło klarowane zawiera około 75% nasyconych kwasów tłuszczowych, 25% kwasów tłuszczowych jednonienasyconych i zaledwie 1% wielonienasconych kwasów tłuszczowych, co pokazuje, że jest ono wysoce stabilne podczas ogrzewania. Pewną wadą masła klorowanego, która sprawia, że nie znalazło się ono na szczycie rankingu, jest to, że zawiera ono stosunkowo dużo cholesterolu, bo około 280 mg w 100 g. To niemal trzykrotnie więcej niż we wspomnianym smalcu z gęsi. Jest to również większa ilość w porównaniu do zwykłego masła. A jak już powiedziałem, cholesterol obecny w produkcie łatwo ulega utlenianiu do związków o niekorzystnym wpływie na zdrowie. Z tego też względu masło kolorowane wykorzystujemy do krótkotrwałego smażenia w dość niskiej temperaturze. Na ósmym miejscu zamieściłem tradycyjny smalec wieprzowy. Jest on nieco gorszym wyborem do smażenia niż znajdujący się na szóstej lokacie smalec z gęsi. Wynika to przede wszystkim z nieco mniej korzystnej proporcji pomiędzy zawartością poszczególnych kwasów tłuszczowych. Mówiąc konkretnie, smalec wieprzowy zawiera mniej jedno kwasów tłuszczowych, a równocześnie odznacza się wyższą zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych. Osobiście uważam, że dysponujemy tyloma różnymi tłuszczami zdatnymi do smażenia, które zajęły miejsca od 1 do 7, spośród których znajdują się zarówno tłuszcze pochodzenia roślinnego, jak również tłuszcze zwierzęce, że jest z czego wybierać, w efekcie czego smalec wieprzowy można pominąć. Podobne zdanie mam odnośnie do zwykłego masła. Co prawda jego profil kwasów tłuszczowych jest bardzo zbliżony do masła klorowanego, zaś cholesterol zawiera on nawet mniej niż masło klorowane, to mimo wszystko tłuszcz ten znalazł się dopiero na dziewiątym miejscu. Wynika to po prostu z tego, o czym powiedziałem na początku filmu, czyli że zwykłe masło odznacza się bardzo niskim punktem dymienia, który wynosi zaledwie 150 stopni Celsjusza. Oznacza to, że podczas smażenia w warunkach domowych dochodzi do jego rozpadu do innych związków, które z kolei przekształcają się do toksycznej akroleiny. W mojej ocenie jedynym wyjątkiem jest zastosowanie zwykłego masła do przygotowania lekko ściętej jajecznicy, gdy proces smażenia trwa bardzo krótko i odbywa się w możliwie jak najniższej temperaturze. Na ostatnim miejscu w dzisiejszym rankingu znajdują się oleje bogate w wieloninascone kwasy tłuszczowe. W tym przypadku nie ma już znaczenia, czy są to oleje rafinowane czy nierafinowane, ile zawierają przeciwutleniaczy, jak również to, jaki mają punkt dymienia. To ostatnie miejsce oznacza, że na tych olejach nigdy nie powinniśmy smażyć. I do tej grupy tłuszczów zalicza m.in. zwykły olej słonecznikowy, olej lniany, olej z wisiołka, olej z czarnuszki. Olej z ogórecznika, olej z pestegdyni, olej z rokitnika, olej z ostropestu, olej konopny, olej rydzowy, olej z orzechów czy olej kukurydziany. Mam nadzieję, że przygotowany przeze mnie ranking ułatwi Państwu decyzję co do wyboru odpowiedniego tłuszczu do smażenia. Do tego celu można wykorzystać zarówno niektóre oleje roślinne, jak również wybrane tłuszcze zwierzęce. Myślę, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Przy czym zwracam uwagę na to, że oczywiście dla zdrowia byłoby najlepiej, gdybyśmy smażyli jak najmniej. A jeśli interesują państwa inne tego typu rankingi, to proszę o komentarz pod filmem. Jednocześnie zachęcam do obejrzenia niedawno opublikowanego przeze mnie rankingu najzdrowszych herbat. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.